Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o aktach stanu cywilnego to pakiet usług elektronicznych dla ludności. Jak najbardziej właściwy, pożądany, oczekiwany. Jednak te wszystkie usługi spoczywają na samorządach. Moje pytanie do pana ministra, czy przewidzieliście państwo rekompensatę kosztów, które poniosą samorządy na skutek utrzymania obsługi systemu, ale ta ustawa to także uszczerbek w dochodach samorządów. I moje pytanie, czy przewidzieliście zwrot, czy rekompensatę utraconych kosztów? Czy to będą kolejne zadania nałożone przez samorządy, przez państwo, za którymi nie idą środki finansowe? Już dziś samorządy obsługują wiele zadań rządowych, których niestety nie rekompensujecie kosztów. Dziękuję. Dziękuję serdecznie.